przeczytał prezydent Andrzej Duda. Premier Mateusz Morawiecki po zwycięstwie z Nichą także jest pełen optymizmu. Jak najwięcej takich wyników jak dzisiaj życzymy biało-czerwonym na Mistrzostwach Świata. Biało-czerwonym kibicuje także Russell Crowe. Odchodzę z pory, który grę zamierzam śledzić w Pucharze Świata. Nie przewiduję zwycięzców, tylko przedstawię zespoły, które mam zamiar śledzić w fazach grupowych. Urugwaj, Portugalię, Australię, Islandię, Kostarykę, Koreę Południową, Belgię i Polskę. Żądam, głównie żądam, bo oczekuję tego właśnie od ćwierćfinalisty Euro 2016 wyjścia z Grecji. I za to wszyscy trzymamy kciuki. Jakub Krzyżak, Wiadomości. Zresztą jest ponad 22 godziny. Pierwszy mecz Mistrzostw Świata w Rosji. W Moskwie w meczu otwarcia zagrają reprezentacje gospodarzy i Arabii Saudyjskiej. My będziemy czekać już do wtorku, kiedy będą grać nasi już w Soczi do pracowni Afony. Obróbka zabawki jest. Znowu zabawka jest jedzona. Tak więc początek wielkich piłkarskich. Nic sobie ze mnie nie robi, widzę. Będą mogli Państwo oglądać bez dodatkowych opłat w telewizji polskiej, w TVP1, TVP2 oraz na antenie nadawanego teraz na ziemię.